Teraz Alu ci opowiem o pisowni rzec. Z kropeczką. O pisowni rzec. Z kropeczką. O pisowni rzec. Jeśli chciałabyś napisać wyraz z kropką rzet. Ojejej. Wyraz z kropką rzet. Ojejej. Wyraz z kropką rzet. Wymień w wyrazach pokrewnych na G. Wymień w wyrazach pokrewnych na si. Spróbuj wymienić na krótkie DZ. I jeszcze wymień na H, S i Z. Spróbuj wymienić na krótkie DZ. I jeszcze wymień na H, S i Z. Dam ci teraz garść przykładów wymiany na G. Rzet, rzet. Wymiany na G. Rzet, rzet. Wymiany na G. Możesz? Mogę. Ważyć. Waga. Łodyżka, łody. Gaga. Łodyżka, łody. Gaga. Łodyżka. Gaga. Ja grożę, bo groźba wisi tuż, tuż. Więc wożę powozić. Trzeba już, już. I teraz pieniążek na pieniądz. Bach. A węszy na wąski. Roch, ciuch, ciuch, ciuch. Ja grożę, bo groźba wisi tuż, tuż. Więc wożę powozić. Trzeba już, już. I teraz pieniążek na pieniądz. Pach, pach. A węszy na wąski. Rach, ciach, ciach, ciach. Chcemy je przypomnieć, prosimy o ciszę. Dworzec, bo dworcowy, lekarz, bo lekarski, marzec, bo marcowy, kucharz, bo kucharski. Rzeka, orzech rzadko, twarz, rzodkiewka, wierzba, warzywa korzenne, te są niewymienne. Po literach takich, jak PBDTK, cztery nam zostały, jej o dwóch i cecha. Brzoza i przecinek, patrzeć, spojrzeć drzewa. Krzew, chrzęst, brzyd i wrzesień zapamiętać trzeba. Są też tu wyjątki, gdzie SZ piszemy. Kształt pszenica, pszczoła, inne powiniemy. Ortografia nasza jest co nieco trudna. Ale za to wierz mi, nie jest taka nudna. Ale za to wierzcie, nie jest taka nudna. Ala, wiesz jaka jest różnica między słoniem a żabą? No, jaka? Bo słoń się zasłoni, a żaba zażabić się nie może.